Według listu do Hebrajczyków 10:38, gdzie jest napisane, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, dusza moja nie będzie miała w nim upodobania. Dusza moja nie będzie mogła w żaden sposób wpływać pozytywnie na jego życie. Nie będę mógł pozytywnie wpływać na jego życie, mówi Bóg. Jeśli ktoś mi nie wierzy, nie mogę wpływać pozytywnie na jego życie. Zobaczcie, podkreślam słowo nie mogę. Wiecie, że Bóg pewnych rzeczy nie może. Wbrew ubiegowej opinii, że Bóg jest wszechmogący. W ogóle, że Bóg jest wszechmogący, to jest dla mnie i dla ciebie teoria. Bóg jest wszechmogący od jego strony, ale nie od naszej. Jest kilka rzeczy, których Bóg nie może zrobić. Na przykład nie może przestać cię kochać. Na przykład. Na przykład nie może spowodować, że nieodrodzony z Bożego Ducha człowiek pójdzie do nieba. Nie może tego zrobić. Na przykład nie może zaprzeć się sam siebie. Parę rzeczy nie może Bóg, prawda? Na przykład nie może złamać woli człowieka. Po prostu nie może. A więc Bóg nie może wpływać pozytywnie na twoje życie, jeżeli mu nie wierzysz. On potrzebuje, abyś mu wierzył. Jeśli mu nie wierzysz, to mimo, że jesteś narodzony z Bożego Ducha, masz Ducha Świętego i po śmierci pójdziesz do nieba, to w obecnym czasie tu na ziemi nie będziesz mógł sięgnąć po to, co od tego Boga otrzymać mógłbyś. Ponieważ On nie będzie mógł ci tego dać. Bo tak naprawdę to, że Bóg coś daje, to polega na tym, że się od Niego bierze. Bo jakbyśmy mogli spojrzeć na to głęboko, jeszcze głębiej, to Bóg nic nie daje. Bo wszystko zostało w Chrystusie dane. Zostało wam dane wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Amen. Co Bóg zrobił? Dał. Co dał? Wszystko. Bóg dał zbawienie, dał uzdrowienie, dał uwolnienie, dał zaopatrzenie finansowe. Dał wszystko Bóg. Teraz trzeba to co? Wziąć. Jak to wziąć? Za pomocą urządzenia pod tytułem wiara. A więc jak się nie ma tego urządzenia, to tak jakby się jadło zupę widelcem. Pięknie pachnie, cudownie wygląda, niby jest narzędzie, rozumiesz? A cały czas jesteś głodny. Zasuwasz tym widelcem. Rozumiesz, o co chodzi? Najwyżej nam brudzisz. Rozumiesz? To tak jest, jak się bez wiary funkcjonuje na tej ziemi. Rozumiesz? Wszystko jest jak należy, tylko nie to narzędzie. Nie to urządzenie wziąłeś do ręki. Wziąłeś coś innego, ale nie łyżkę. A do zupy jest łyżka. Do tego, aby wziąć coś od Boga, jest wiara. Takie urządzenie. Bez tego nic nie weźmiesz i będziesz pusty jak bęben turecki. I będziesz sfrustrowany, bo będziesz przychodził do charyzmatycznego kościoła, będziesz krzyczał halleluja, bo twoje emocje będą się podnosić, ale przyjdzie jutro diabelski poniedziałek. Poniedziałki są diabelskie dla wierzących ludzi. W niedzielę jest rewelka, a w poniedziałek nie ma rewelki. Zaczyna się piekło. Rozumiesz? Chyba, że człowiek chodzi w wierze. To nie ma znaczenia, czy to poniedziałek, czy niedziela. Dla wierzącego człowieka nie ma domu pod trzynastką, czarnego kota przebiegającego drogę. Poniedziałku, wtorku, pór roku, płci, nic. Dla wierzącego człowieka. A dla niewierzącego wszystko jest problemem. I powstają doktryny, jak to problem rozwiązać. Trzeba coś wymyślić.
czemu ta rzecz mi nie wychodzi? Czemu nie mogę tego osiągnąć? Czemu się męczę i nie daję rady? Te demony, ten diabeł, ten świat, ten grzech, uspokój się. Zostaw diabła, demony, grzech, świat. Czemu się uzależniasz mentalnie od tego, co cię otacza? Czemu twierdzisz, że diabeł jest winien? Rozumiesz? Czemu tak twierdzisz? Po prostu nie masz na kogo winy zrzucić. Czytasz Biblię, tak? Diabeł wszystkiego winien. Ja czasami myślę, że on siedzi i płacze. Nie dosyć, że i tak ma przesrane, jak Bolek za trampki, to nieba nigdy nie pójdzie, nigdy mu się nie uda, nikt za niego nie umarł, rozumiesz, o co chodzi? Narobi bałaganu takiego, że sobie się z tego już nie wyplączę. Bo rozumiesz, o co chodzi? Diabeł nie ma szans. To jeszcze wszyscy mówią, to jest twoja wina. On siedzi sobie, myśli, no dobra, to zrobiłem, ale tych miliardów rzeczy to naprawdę nie zrobiłem. Kurczę, nawet bym nie miał czasu. Bo w ogóle wiecie, demony się nie rozmnażają. A ludzie tak. Kiedy czytamy Biblię, to tam były kilkaset tysięcy ludzi było na świecie. A teraz są miliardy ludzi, a demonów było tyle samo, jak jest. One mają dużo więcej roboty dzisiaj. Tam dopiero mieli nieprzyjemnie, w tamtych czasach. Rozumiesz? Człowieku, dzisiaj, żeby w kimś siedziało legion demonów, dzisiaj w ludziach nie siedzi legion demonów. One się muszą jakoś podzielić. Kiedyś mało ludzi, proszę bardzo, można mieszkać w tym 300, w tym 500. Rozumiesz? A dzisiaj, człowieku, idziemy z duchem czasu. Wiecie, dlaczego ja takie rzeczy wam pokazuję? Bo to jest w ogóle prawda, co ja do was mówię. Tendencja dzisiaj jest taka, że obwiniamy demony i diabła. A demony i diabeł to jest nikt dla nas. W ogóle nie powinniśmy nawet skupiać, daj troszeczkę ciszej odrobinkę, nie powinniśmy się skupiać na tym. To się gna, wypędza, kopie w ich kosmate tyłki i to musi od ciebie odchodzić. Problem jest z wiarą. Tu nie jest napisane w tej Biblii, że kogo diabeł atakuje, ten Bogu się nie będzie podobał. Nie. Ale ten, kto Bogu nie wierzy, w tego nie może mieć Boża dusza upodobania. Czyli w tym przypadku Bóg nie może działać. I ja nie chcę, żeby w waszym życiu Bóg nie działał. Rozumiecie? Ja nie chcę. List do Hebrajczyków 11:1 mówi tak. To jest jedyna definicja wiary w Piśmie Świętym. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Oto wiara. Wiara jest pewnością. Wiara jest pewnością. Jak ktoś mówi czasami do mnie, ja wierzę, ja mówię, pewny jesteś tej sprawy? No nie wiem, ja mówię, nie wierzysz. Ale pokażę wam teraz dlaczego. To słowo pewność tutaj to jest greckie słowo hypostasis. I dokładnie oznacza ono pod spodem. Dokładnie pod spodem, równiutko pod spodem czegoś. Na przykład pod spodem drzewa jest korzeń. I Grek powie, że to on jest pod spodem, jest hypostasis, pod spodem. Pod spodem tej wykładziny jest płytka. Rozumiecie, że kresowa. I Grek powie pod spodem, z hipostazji, pod spodem. Czy też hipostazji to jest też słowo określające zwrot podstawę istnienia. Czyli na przykład, żeby ta wykładzina mogła się utrzymać, to musi być jakaś podłoga pod nią. Rozumiecie? Żeby podłoga mogła się utrzymać, to musi być jakiś grunt pod nią, jakaś ziemia. Rozumiecie, o co chodzi? Żebym ja się mógł utrzymać tutaj, to musi być pode mną ta scena. Ona jest podstawą mojego istnienia w tym momencie. I to jest to słowo. Pod spodem. Podstawa. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy.
Kolejne ciekawe słowo, spodziewanie. Spodziewanie to jest oczekiwanie na przewidywane zjawisko, zachowanie lub osobę. Wiecie, co to jest przewidywanie? To jest oczekiwanie na przewidywane zjawisko. Na przykład patrzymy w niebo i widzimy chmury. I co robimy? Spodziewamy się deszczu. Przychodzi jesień i spodziewamy się, że będzie zimniej niż było w lato. Idziemy pod prysznic i spodziewamy się, że będziemy czyści, czyściejsi niż przed prysznicem. Spodziewanie to oczekiwanie na przewidywane zjawisko. Oczekuję. Widzę chmury i teraz moje spodziewanie polega na tym, że oczekuję, że spadnie z nich deszcz. Rozumiesz? Oczekuję. To znaczy, że się spodziewam tego. Spodziewanie to jest oczekiwanie na przewidywane zjawisko, zachowanie lub osobę. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczenie. To jest przeświadczenie. Greckie słowo elegmos, argument na zbicie czegoś. Elegmos to jest słowo, mówiące, że to jest argument na zbicie czegoś. To nie jest argument na potwierdzenie czegoś, tylko argument na zbicie czegoś. Ktoś przychodzi i mówi tak. Wczoraj ktoś, nie wiem, na przykład ktoś ważący tam 50 kg, mówi, wczoraj szedłem ulicą i zobaczyłem takiego kafara, 130 kg. Podszedłem, jak mu w łoże padł. Patrzysz na gościa i mówisz do niego, ty mu wyłożyłeś i on padł, tak? Jasne. I teraz ty, widząc jego, jego wygląd, jego zachowania, w ogóle znasz gościa, wiesz, że to jest leszcz. Rozumiesz? Życiowy leszcz. Ty masz argumenty zbijające. I ty mówisz do niego tak, znam cię, wiem, że absolutnie byś tego nie zrobił, bo jesteś zbyt tchórzliwy, zbyt słaby, zbyt mały. I to słowo, przeświadczenie, tak tutaj ujęte, to jest argument na zbicie czegoś, czyli dowód nagany. Czyli dopatrujemy się w kimś czegoś, co jest dowodem na to, że on kłamie. I wyciągamy ten argument. Udowadniamy mu na podstawie jakichś prawd, faktów, że on kłamie. A tutaj użyto słowa przeświadczenie. To są właśnie te tłumaczenia Biblii. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym. Te słowo tym to jest też bardzo mocne słowo. To jest greckie słowo pragma. Od tego bierze się słowo pragmatyzm, od tego słowa. To słowo pragma oznacza skuteczny czyn lub też skuteczne działanie lub też skutecznie działającą rzecz. To jest bardzo mocne słowo. To jest coś, co realnie działa. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I to słowo nie widzimy, dokładnie zapisane nie widać, tego, czego nie widać. I teraz posłuchajcie, jak brzmi realnie definicja wiary. A wiara jest podstawą oczekiwania na przewidziane zjawisko, argumentem zbijającym pragmatyczne podejście do tego, czego nie widać. To jest wiara. Posłuchaj. A więc wiara po pierwsze zachodzi tu i teraz. Wiara nie zachodzi kiedyś. Ponieważ wiara jest czym? Podstawą. Ona zachodzi tu i teraz. Nie można wierzyć jutro. Jak ty do mnie zapytasz tak, będziesz wierzył jutro, to
to ja powiem do Ciebie tak, jutro Ci powiem. Bo ja nie mogę powiedzieć, że będę wierzył jutro, bo to jest nieprawdziwy zwrot. Nie można takich rzeczy zrobić. Oczywiście tak się mówi, używa się popularnie takich rzeczy, natomiast my używamy masę kłamstw w naszej codziennej komunikacji. Rozumiecie? Bo my żyjemy w systemie kłamstwa i my się w ogóle tak nauczyliśmy z tego, stworzyliśmy własny język. Natomiast niestety wiara jest dziś. Dziś. Wiara to podstawa. To coś, co jest pod zjawiskiem w stosunku do czasu teraźniejszego. Dziś jest wiara. Dziś. Po drugie, wiara jest pewnością spełnienia się tego, na co czekamy. Posłuchaj. Wiara to pewność, że to, na co czekasz, na pewno się spełni. Wiara to pewność, że to, na co czekasz, na pewno się spełni. To nie jest nadzieja, która mówi, może ta rzecz kiedyś nastąpi. Mam taką nadzieję. Może kiedyś wyzdrowieję i to mnie trzyma przy życiu. Może kiedyś mi się uda. Nie. Wiara jest pewnością spełnienia się tego, na co czekamy. Co to jest pewność? To jest niezachwiane przekonanie o istnieniu czegoś. Wiara ma w sobie niezachwiane, podkreślam, niezachwiane przekonanie o istnieniu czegoś. Niezachwiane. Tego nie można zachwiać. Zostałeś uzdrowiony. Ktoś położył na Ciebie ręce, powiedział, idź, jesteś zdrowy. A Ty idziesz i Cię dalej boli. Boli Cię. I Ty mówisz tak, posłuchaj. Kurczę, nie zostałem uzdrowiony. I posłuchaj, co mówisz dalej, ale będę trwał w wierze. Co Ty zrobiłeś teraz? Trocinę masz w głowie. Ty w ogóle nie trwasz w wierze od tego momentu. Od którego podniosłeś, rozumiesz, temat, że nie zostałeś uzdrowiony w danej chwili. Ponieważ oparłeś się na tym, że Cię coś boli. Ty nie jesteś niezachwianie przekonany o istnieniu uzdrowienia w Twoim ciele. Ty nie masz pewności. Bo jesteś zachwiany. Skupiłeś się na czymś, co jest widoczne, czyli odczuwalne i mówisz, nie no, no czuję ból, więc nie jestem uzdrowiony, ale będę trwał teraz w wierze, będę wyznawał. I tak w ogóle taki jest los charyzmatyków. Rozumiecie? Chory los. Pewność to niezachwiane przekonanie o tym, że jakaś rzecz ma się w określony sposób. Jestem zdrowy. Jeszcze raz przytoczę przykład. Musicie te rzeczy mieć u siebie bardzo mocno wmontowane. Na spotkanie z Smitha Wigglesworta przyszedł człowiek, który nie miał krtani 10-centymetrowego odcinka i miał tam włożoną rurkę. Połączenie górnej części z dolną. To miał wycięte. W tamtych czasach to było no, około 100 lat do tyłu. Medycyna znała tylko taki sposób. Życie takiego człowieka z taką rurką było straszne. Był to zresztą młody chłopak. On mógł przyjmować tylko i wyłącznie płynny pokarm. Polegający na tym, że przez rurkę go sobie tam wlewał. I tak żył. Musiał uważać, żeby nie zalać sobie płuc. Miał bardzo trudne życie. Przyszedł, ale był odrodzony z Bożego Ducha i przyszedł na spotkanie ze Smithem Wigglesworthem. I Smith położył na niego ręce i powiedział do niego tak. Idź do domu i powiedz swojej matce, żeby ci usmażyła mięso i ugotowała kartofle. A potem zjedz, idź z Bogiem. Tak go potraktował Smith. Ten chłopak poszedł do domu i powiedział do swojej matki, mamo, usmaż mi mięso i ugotuj mi kartofle. A ona mówi, ty jesteś nienormalny, ty nie możesz przełykać. A on mówi, mamo, kaznodzieja mi kazał.
Powiedział, że jestem zdrowy i żebym zjadł mięso i kartofle. I ona mu zrobiła mięso i kartofle. On usiadł przed talerzem, wziął sobie kartofle i włożył do buzi i mu wypadły. Podniósł, włożył drugi raz. Wypadały mu. Rozumiesz? Zaczynał się krztusić. Włożył trzeci raz i wyrosła mu krętanina. Przy obiedzie. Co ten człowiek miał? Wiarę. Był przekonany, że ma krtanie, kiedy wyszedł ze spotkania uzdrowieńczego ze Smithem. Nie interesowało go, że nadal w jego gardle tkwi rurka. Nie interesowało go, że jego matka uważa go za wariata. Matka, która go kochała najbardziej ze wszystkich na świecie. Smith go nie kochał w połowie. Ach, w połowie. Ja w ogóle nie wiem, jak Smith kochał. Ja czytając życie Smitha Wigglesworta, to przypuszczam, że większość z nas nie chciałaby się z tym człowiekiem w ogóle kolegować. Rozumiesz? To był strasznie przykry człowiek. On usiadł przy stole i wkładał sobie do buzi coś, co go mogło zabić. Nie interesowało go to, że mu to z buzi wypada, ponieważ kasnodzieja mu powiedział, idź i zjedz kartofli. On był, co? Niezachwianie przekonany o istnieniu swojej krtani. Był niezachwianie przekonany o istnieniu krtani. Dlatego wyrosła mu krtani. Bo wiara jest podstawą stwarzania rzeczy. Bóg wiarą stworzył wszechświaty. Rozumiecie w ogóle to? Wiara to podstawa czegoś. Jakby grunt, jakby ziemia. W ogóle rozumiecie, o co chodzi? To jest bardzo ważne, żebyście to rozumieli. Wiara to nie jest coś intelektualnego. Wiara opiera się na bardzo mocnym argumencie Bożym. Na przykład argumentem jest, w ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie. Rozumiesz? Zapytajcie mojej żony. Ona jest świadkiem. W różnych bywałem w życiu sytuacjach. Fizycznych, jeżeli chodzi o zdrowie. Mogłem kasłać, rozumiecie? Tak, że mnie w ogóle zatykało. Kiedy moja żona pytała mnie tak, kaszlesz? Ja mówiłem, ja nigdy nie kaszlę. Wy się jej zapytajcie. Nie chodzi o to, że musicie oprzeć się teraz, zapytajcie mojej żony. A ona mówi, przecież słyszę. A ja się śmiałem i ja mówię, nie, ja nie kaszlę. My 26 lat ze sobą żyjemy. To już cud jest w ogóle. Rozumiesz, o czym mówię? I ja do niej mówię, że nie kaszlę. Kaszląc minutę temu. Jej w twarz. Dlaczego? Bo ja byłem niezachwianie przekonany, że ja nie kaszlę. Ktoś powie, to jest nienormalne. Ja mówię, ale działa. Nie wiem, czy rozumiecie. To jest nienormalne, ale działa. Co mi obchodzi, że to jest nienormalne? W ogóle mnie to nie obchodzi. Nie obchodzi mnie to, że mogę wyglądać w oczach ludzi jak idiota. Nie obchodzi mnie to, że mogę zostać nawet za kłamcę. Nie obchodzi mnie to. Ważne, że co? Że działa. Bo to jest co? Pragmatyzm. Wiara jest pragma. Wiara jest tym, czyli pragma. Wiara jest pragmatyczna. Wiara nie jest ładna. Wiara nie jest estetyczna. Wiara nie jest moralna. Wiara nie jest taka, jak się ją chce oglądać. Wiara jest gruntem. Gruntem. W ogóle wiara, wiecie co wiarę obchodzi? Wiarę nie obchodzi, żeby ją było widać. Wiarę obchodzi efekt końcowy. Tej sceny
Nie obchodzi, żeby było ją widać. Wiecie, co obchodzi tą scenę? Żeby była pod spodem, aby Arturek mógł tu stać. Rozumiecie? Ten kres, ta płytka pod spodem, ona nie chce być widoczna. Ona dała się pokryć wykładziną. Ta płytka jest wiarą dla tej wykładziny. Ale tej wykładziny, ta wykładzina przykryła tą wiarę. Wiara jest przykryta pragmatycznymi czynami. Wiary nie interesuje, żeby była widoczna. Ja w ogóle nie mówię ludziom, wiesz, ja wierzę, chodzę w wierze, wiesz, tak chodzę w wierze, wchodzę w wierze, wiesz, co chodzi? Co robisz? Wierzę. Czasami się zastanawiam, czy ludziom żyłka pierdąca nie pęknie, jak oni się w ogóle tak skupiają na tej wierze. Rozumiesz? Ja się w ogóle nie skupiam na tym, bo wiara nie chce być widziana, wiara nie interesuje to. Wiara jest pod spodem. Ją interesuje pragmatyczna rzecz, która na niej wyrasta. Rozumiecie? To ją interesuje. Pewność jest jaka? Po pierwsze zdecydowana. Jak wygląda pewny człowiek? Pewny człowiek to jest zdecydowany człowiek. Co zjesz? To. Gdzie chcesz pójść? Tam. Czego pragniesz? Tego. Na przykład rozmawiam z kimś, mówię, czego pragniesz? On mówi, nie wiem. Ja mówię, brak ci wiary. Czemu brak mi wiary? Ja mówię, bo jesteś niepewny. Jak to jest niepewny? Ja mówię, nie jesteś pewny tego, czego pragniesz. Nie rozumiem. Zapytam cię, czego pragniesz? Ja już nie wiem. W ogóle spytaj się mnie, czego pragnę. Ja ci taką artylerię wywalę, że się w palenie mieści. I jednym tchem. Powiem, z jakiego gruntu chcesz, żebym ci powiedział, czego ja pragnę. Ducha, duszy, ciała, czego chcesz. Ja wszystko wiem, czego ja chcę. Wszystko wiem. Jestem pewny. Pewny. Niech wszystkie drogi twoje będą pewne. Pewne. To za... Wiecie, że to chodzi za arogancję w świecie? Wiecie. Pewny jesteś. Czego chcesz tego? Chcesz, żebym to zrobił? Chcę. Nie chcę. Rozumiesz? Pewność jest zdecydowana. Pewność jest sprawnie działająca. Pewność się nie czai. Rozumiesz? Wiara nie jest przyczajona. Wiara jest po prostu jawna, pewna. Idziesz, robisz i to widać. Nie widać tego, z jakich powodów ty to robisz, ale widać, że to robisz. Jest napisane tak. Był ojciec, miał dwóch synów. Jeden powiedział, idź, a on powiedział, dobrze, i nie poszedł. A drugi on powiedział tak, idź. A on powiedział, nie pójdę, i poszedł. Jest napisane, który był sprawiedliwy w oczach jego. Ten drugi. To jest obraz wiary. Wiara nie daje informacji o tym, że wierzy. Wiara przynosi efekt końcowy. Ktoś do mnie mówi, przychodzi, mówi tak, wierzyłem o to i nie dostałem. Ja mówię, bo nigdy nie wierzyłeś. Dowodem na to, że wierzysz, jest efekt końcowy. Nie ma efektu końcowego, nie ma wiary. Przestań z tego robić jakąś religię. Co mam zrobić? Ja mówię, buduj wiarę. Chcesz, żeby ci szło do przodu? Chcę. Zrób grunt. Zrób grunt. Wylej beton. Zabierz się za ciężką robotę budowlaną. Przestań sztukaterię robić na ścianach w swoim domu, bo masz podłogę, kurczę, zajechano jak koń szmaciarza. Zajmij się podłogą, zajmij się gruntem, zajmij się podstawą. Nie chodź między wyrwami i nie gładź ścian. Nie kupuj nowych mebli. Zamów kruche z betonem. I zalej podłogę betonem. I nie kombinuj. Pierwszą rzecz, co zrób. Podstawę. Bo ty musisz sprawnie się poruszać. W wierze się poruszamy sprawnie. Sprawnie, jesteśmy pewni. Pewni, nie zastanawiamy się, co oni pomyślą, co kto zrobi. O Boże. Wiara idzie, wiara działa. Wiara idzie i działa. Niewiara stoi i myśli. Wiecie, co jeszcze robi niewiara ciągle? Modli się. Muszę to przemodlić. Nie, nie bój się. Nie, nie boję się. Muszę przemodlić. Nie, nie bój się. Posłuchaj mnie.
Nie bój się. Muszę to przemówić, a mówię, nie bój się. Albo módl się i się bój. Wybierz. Albo się nie bój, albo módl się i się bój. Ogromna ilość modlitw, to są lękowe modlitwy, rozumiecie, które mają na celu tylko jedną rzecz. Niewykonanie kroku wiary. Jeszcze się pomodlę. Ja mówię, człowieku, ja już dawno temu jestem po tamtej stronie tego kanału. U nas jest taka rzeczka w naszym mieście, nazywa się Nasielna. To jest taka struga. I ona jest, no płynie przez to miasteczko i ona oddziela, powiedzmy, za naszymi blokami tą część, gdzie są tam, gdzie się mieszka i tam dalej takie pola są. Ja, jak będąc dzieckiem, chodziłem tam i nie chciało mi się przechodzić przez most. I tam most, trzeba było daleko pójść przez ten most. A ja sobie wychodziłem z bloku, chciałem przedrzeć się tam, bo ja miałem zapędy archeologiczne, a tam kiedyś się zapadł zamek za tą rzeczką. Ja tam chodziłem kopać, żeby znaleźć różne rzeczy. W ogóle byłem przekonany, że tam znajdę wielkie skarby i tak dalej. Ja pamiętam, że jak ja tam chodziłem, to bo ta rzeczka jakby ona ma, wchodzi jakby pod grunt i jest kupa miękkiego gruntu później. Taka trawa ruchoma na niej jest. Jak patrzysz, to nie wiesz, gdzie ta rzeczka się kończy i nie jesteś pewny, czy przeskoczysz ją, czy nie przeskoczysz. No nie? Ja wiedziałem jedno. Jeszcze nie byłem człowiekiem odrodzonym z Bożego Ducha, że jak tam przyjdę i to się zawsze, te koryto rzeczki się zmieniało, bo tej trawy raz było pół metra więcej, raz pół metra mniej, zależało od pory roku. Ja wiedziałem, że jak na ten przychodził, się przyglądał temu, to nigdy nie zdecyduję się na skok. Zawsze będę myślał, czy tam nie ma tej miękkiej ziemi, czy nie wpadnę, czy znowu się nie skopię i w domu mnie nie stłuką. Wiecie, co robiłem? Już jak wychodziłem ode mnie z bloku, to byłem absolutnie zdecydowany. Szedłem tam, kiedy dochodziłem do garaży, zaczynałem biec, rozumiesz? I nie patrzyłem, w którym miejscu, tylko mówię, lecę! Rozumiecie? Przechodziłem na drugą stronę. Przeskakiwałem na drugą stronę. Nie myślałem o tym, czy przeskoczę. W mojej wyobraźni widziałem siebie na drugiej stronie, kopiącego już dziurę w tym zamku. W tym gruncie. Rozumiesz? Moją łopatkę miałem pod pachą, tak? I biegłem, aby przeskoczyć. To jest wiara. Dalej, wiara nie oczekuje czegokolwiek. Ona oczekuje przewidywanych przez siebie zjawisk. Wiara nie czeka na coś. Wiara czeka na to, co ty przewidujesz. Pamiętacie te teksty Jezusa? Czego chcesz? Co mam ci uczynić? To są notoryczne teksty Jezusa. Czego chcesz? Chcę być zdrowy, mam. Ale kiedyś jesteśmy na spotkaniu, pojechaliśmy na spotkanie z Norbertem i wyjechał człowiek na wózku inwalidzkim. Ja się go pytam, czego chcesz? A on mówi, chciałbym się tak pogłębić duchowo, mieć takie w ogóle, wiesz, ja mówię, ty. Czego byś chciał? Pogłębić się duchowo, tak. Mówi, bo tutaj jestem liderem w kościele, bo tutaj to ja mówię. A nie chcesz chodzić? On milczy, ja mówię, nie chcesz chodzić? Ty musisz przejść granicę, bo ty żyjesz poza granicą wiary w życiu swoim. Rozumiesz? Wiara oczekuje przewidywanych przez siebie zjawisk. Przewiduje coś i ja tego oczekuję. Ja nie oczekuję tego, co los mi da. Nie oczekuję tego, co COVID mi przyniesie. Nie oczekuję tego, co państwo mi zaserwuje. Ja oczekuję tego, co ja przewiduję. W mojej wyobraźni, która służy do tego, aby tam przewidywać, snuję marzenie i owo marzenie to jest coś, na co ja czekam. Wiesz, po co masz wyobraźnię? Nie, żeby myśleć o niebieskich migdałach,
Wyobraźnia ma po to, żeby w wyobraźni zmontować to, co ma nastąpić. Zmontuj to w wyobraźni. Jedziesz zakładać kościół, w twojej wyobraźni ma być kościół. W twojej wyobraźni nie może być jakiegokolwiek innego elementu. A może jak nie założę kościoła, to kupię parowóz. Nie. Nie może, jak nie założę kościoła. Jest w wyobraźni, kościół jest. Czekam na ten kościół. Z mojej wyobraźni. Przewidziałam ten kościół. Ja przewiduję kościół. Ja przewiduję sukces. Ja przewiduję to. Stąd te pytania, co byś chciał? No wiesz, tak nie mówię. Ja mówię, no właśnie powiedz. Ludzie w ogóle coś im się takiego ciekawego przydarza, że oni nie mówią. Wiesz, żeby nie zapeszyć. Wiesz, czy ty jesteś normalny? Czego ty pragniesz? Mów o tym, czego pragniesz. Wyznawaj to, czego pragniesz. Wiara nie oczekuje czegokolwiek. Wiara oczekuje przewidywanych przez nas zjawisk, zachowań, osób. Ona to przewiduje. Co ty, Artur, przewidujesz? Ja przewiduję, że mi się uda. Dlaczego przewidujesz, że ci się uda? Nie bierzesz pod uwagę, że ci się nie uda? Nie, no przewiduję, że mi się uda. No przecież leżę sobie i przewiduję, że mi się uda. Uważasz, że leżę na łóżku i przewiduję, że mi się nie uda? W ogóle uważasz, że ja mam takie coś, że ja się kładę na łóżku i myślę sobie, ta rzecz mi się nie uda, no to potem postąpię w ten sposób, żeby jeszcze bardziej mi się nie udało. Ale numer. Moimi marzeniami nie są porażki. W moich marzeniach są sukcesy. W ogóle rozumiecie, że to sformułowanie, że marzenia się spełniają, to to jest prawdziwe sformułowanie, to nie jest fikcyjne, to nie jest bajkowe. Bo tam, w twojej wyobraźni, rodzi się przewidywany obraz. To, co ja przewiduję, że nastąpi. Przewidywać oznacza określać coś z góry. Przewidzieć znaczy określić coś z góry. Zanim to się wydarzy, ja już to określam, że to takie jest. Na przykład przewiduję, że będę zdrowy. Z góry określiłem, że będę zdrowy. Nie biorę pod uwagę niczego innego. Będę zdrowy. Przez ile lat będziesz zdrowy? Zawsze będę zdrowy. Jak będę miał 100 lat i zacznę się starzeć, to w tym momencie moje wyznanie będzie takie samo jak teraz. Rozumiesz? Będę zdrowy. W mojej głowie będzie zawsze to, że będę zdrowy. Będę prykał, będę chodził, będę się bujał. Rozumiesz, o co chodzi? Zawsze taki będę. Będę miał zawsze pieniądze. Więcej niż mi potrzeba na wszystko. W mojej wyobraźni jest takie przewidywanie wobec mojego życia. A ktoś mówi, ale wiesz, idą ciężkie czasy, idą kryzysy. Ja mówię, nie wiem, czy ty mnie rozumiesz, ale prorocy wszyscy mówią. Ja mówię, nie wiem dalej, czy ty mnie rozumiesz. To ja życzę prorokom tego, co ich wiara im stwarza. Niech Bóg błogosławi proroków. Niech prorocy mają zgodnie z wiarą swoją. Życzę im tego z całego serca w imieniu Jezusa. Życzę prorokom zgodnie z ich wiarą. Od razu człowieka pionuje. Na co otwieram swoje oczy? Rozumiesz? Jestem prorokiem. Ja sobie świetnie zdaję sprawę, w jaki sposób rzeczywistość przebiega. Tylko moja wiara kopie mi taki tunel w tej rzeczywistości. I ta rzeczywistość coś robi, a ja sobie pomykam tunelem. Nie wiem, czy ty mnie rozumiesz. To ja mam w wierze. Wtedy, kiedy będą głodować, ja nie będę głodował. Kiedy będą chorować, ja nie będę chorował. Ja nie mówię, że nie będą chorować i nie będą głodować. Ja nie mówię tych rzeczy. Ja mówię, że ja nie będę głodował i ja nie będę chorował. Rozumiecie? Bo ja przewidziałem te rzeczy. W mojej wyobraźni nie jestem nigdy głodny i nigdy chory.
Nie jestem głodny i chory w sytuacjach dobrych i w sytuacjach złych. Tak mało. Bo to przewidziałem. Dalej wiara określa coś z góry, a potem na to czeka. Zawsze wiara określa coś z góry. Wiara nie czeka, aż coś zobaczymy. No zobaczymy, czy on się zmieni. Nie. Wiara określa coś z góry. Z góry coś określa. Tak będzie. Tak będzie. Tak będzie. Ona już nie tylko wyobraża sobie, ale ona określa. Tak będzie. Dalej. Wiara jest pewna, że to, co przewidziała, na pewno się wydarzy. Ona jest pewna. Rozmawia z tobą w sposób absolutnie autorytatywny. Nie daje sobie przetłumaczyć, że to się nie zdarzy. Wokół ciebie jest pełno ludzi, którzy mówią: opamiętaj się. Czy ty jesteś nienormalny? Spójrz na realia. Ale ty jesteś przekonany o tym, że to, w co ty wierzysz, na pewno się wydarzy. Właśnie ta rzecz, jesteś przekonany, nie dajesz się wybić nikomu i niczemu. Dalej, praktyczne działania wiary odbywają się za pomocą wystosowanych argumentów wobec obecnego, wobec, jakby wam to powiedzieć lepiej jeszcze. To jest te wiara widzi inną rzeczywistość niż przewiduje. Jako człowiek wiary będziesz widział kryzys. Rozumiesz? Kryzys będzie krzyczał ze wszystkich stron. Jest źle, będzie jeszcze gorzej. Rozumiesz? I ty teraz wiesz, co zaczniesz robić? Wyciągać argumenty przeciwne temu. Ty zaczniesz wyciągać argumenty. Wiara argumentuje w sposób powalający widzialne dowody. Chorowałeś, położył ktoś na ciebie ręce, boli cię dalej noga. Jesteś w wierze i teraz tak, czujesz ból i to jest coś, co czujesz. Nie możesz powiedzieć: nie czuję bólu. Ale co to znaczy, że ty wystosujesz przeciwny temu argument, czyli argument zakłamujący tą rzecz? Zaczniesz, posłuchaj, używać tej nogi jak zdrowy. Pójdziesz na siłownię. Lekarz powiedział: nie może pan pójść na siłownię przez rok. A ty tam pójdziesz. Ja mam tam przykład. Nasz kolega, taki trener, on robił, wyciskał na ławce bardzo duży ciężar lata temu i mu się urwał triceps. Ten mięsień mu się urwał. Oderwał mu się od łokcia, tu. I uciekł mu pod bark. Ogromny triceps. Pojechał do szpitala, oni na operację, bardzo poważna operacja, przecięli mu rękę, złapali mu triceps. Kupę godzin trwała ta operacja, przyszyli mu. Włożyli rękę w gips i powiedzieli: proszę pana, nie może pan ćwiczyć rok. To jest rekonwalescencja, nie? Trwało to wszystko może 3 tygodnie, kiedy nasz znajomy przeciął gips. Władował sobie kilka zastrzyków pyralginy w rękę. Położył się na ławkę. I wiecie, 100 kilogramami to on się rozgrzewa. Robi po 30 ruchów, po 40 ruchów setką. Rozumiesz? I zaczął się rozgrzewać. Kilka dni później miał wizytę. Poszedł do lekarza na wizytę kontrolną. Lekarz mówi: tak, gdzie pan ma gips? A on mówi: przeszkadza mi w ćwiczeniu. Pan ćwiczy?
mam ćwiczyć. Dlaczego mam nie ćwiczyć? Przecież jestem zdrowy. Pan jest chóry. Pan miał przyszyty triceps 3 tygodnie temu. A mówi, panie doktorze, ja jestem zdrowy i będę zdrowy. Ten człowiek nie zna Jezusa. Rozumiecie? On nie jest narodzony z Bożego Ducha. Bo wiara to nie jest kwestia ludzi odrodzonych z Bożego Ducha. Wiara to podstawa. On jest absolutnie przekonany, że w jego ciele goi się wszystko natychmiast. On w ogóle nie bierze pod uwagę faktu, że jemu może coś nie działać. On mówi, co on będzie mnie gadał? Mówi tam. Co on wie? On wie to, co widzi. A ja działam na podstawie tego, w co wierzę. To jest szaleństwo, ale działa. Rozumiecie, o czym mówię? To szaleństwo, ale działa. Ale działa. Wiara wyciąga przeczące argumenty wobec tego, co widoczne. Przeczące argumenty. Przeczące argumenty. Ci z was, którzy oglądali doktora Strange'a, wiecie, jak wspaniale wiara jest zobrazowana w tym filmie. To jest ze wszystkich Avengersów najlepszy w ogóle film, bo to jest film o wierze. O wierze. Bo zaczyna się od tego, jak facet przez wiarę przyjmuje zrośnięcie kręgosłupa i pokazuje się tytułowemu doktorowi Strange'owi jako osoba ze zrośniętym kręgosłupem. Mówi, jak to się stało? I on mu pokazuje, jak przez wiarę zrósł mu się kręgosłup. A doktor Strange jest neurochirurgiem po wypadku i dla niego to, co widoczne, rozumiecie? To jest najważniejsze. Więc ten mu się pokazuje, mówi, no wiesz, gram w piłkę i tak dalej. Bo z nim rozmawia na boisku koszykówki. Wiara wyciąga przeczące argumenty wobec tego, co widać. Wiara nie opiera się na tym, co widoczne. Wiara nie ma nic wspólnego z tym, co widoczne. Nie trochę. Nic. 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 Dalej, wiara oficjalnie i konstruktywnie i odważnie mówi o istnieniu tego, na co czeka. Zdecydowanie, konstruktywnie, odważnie. Ona jakby określa te rzeczy jako pewniki. Jako pewniki. Myślisz, że być na przykład gwiazdą muzyki. Chcesz być gwiazdą muzyki, chcesz śpiewać. Rozumiesz? Musisz się określać jako gwiazdę muzyki. I znów zapytajcie mojej żony, jeśli chcecie. Ja siebie zawsze widzę lepszego niż jestem w praktyce. Nie wiem, czy wy to rozumiecie. Zawsze się widzę lepszego. I tak też się odnoszę sam do siebie. Nie odnoszę się do siebie takim, jakim jestem, tylko lepszym niż jestem. Codzienne nasze zwroty. Agata mówi, zrób coś. Jakąś tam rzecz mi mówi, zrób coś. Ja mogę to zrobić bez żadnego słowa. Ale moje słowa na przykład brzmią w ten sposób. Jestem najlepszy w tym. Zęby na tym zjadłem. Jestem mistrzem w robieniu takich rzeczy. Ja tak gadam. To się wydaje śmieszne. Agata się już przyzwyczaiła do tego. Ale to są moje normalne słowa. I to jakiekolwiek. Przykręć śrubkę. Jestem mistrzem w przykręcaniu śrubek. Mówię po prostu. Rozumiesz, o co chodzi? Zawsze wiara w pełni określa sukces, bez względu na to, jaki jest stan obecny. Ona o nim mówi, ona o nim krzyczy. Ona go manifestuje. Tak zwany zdrowy rozsądek mówi, zaprezentuj twój realny stan. Ale czym jest mój realny stan? Mój realny stan to jest to, jakiego siebie przewidziałem. To jest mój realny stan jako człowieka wiary.
Ja siebie jakiegoś przewidziałem. I ja nie jestem taki jak tu, tylko taki jak tam. Nie taki jak tu. Tu jestem za mały. Jestem taki jak tam. Jestem większy niż tu stoję. W czym? W moim mniemaniu. I to jest tuż obok granicy z narcyzmem. Wiara chodzi w taki sposób. Wiara chodzi po granicy z narcyzmem. Rozumiecie? Tak chodzi wiara. Wiara dalej, ona twierdzi, że to, na co czeka, obecnie istnieje, mimo że tego nie widzi. Ona mówi, to jest. A ktoś mówi z boku, nie, nie, no to będzie. A wiara mówi, nie, nie, mylisz się. To jest. Co chcesz mi powiedzieć? Że rozpocząłeś studia i mówisz dzisiaj do mnie, że masz dyplom? Tak. Mam dyplom. Ale dopiero się uczysz 2 miesiące. Rozumiem, że wierzysz o dyplom. Nie no, rozumiesz tylko, że wierzę. Nie masz bladego pojęcia, o co ja wierzę. Ja wierzę, że mam teraz dyplom. To jest nienormalne. Mówię, ale działa. Zgadnij, jakie będzie następstwo mojej wiary dzisiaj. Dyplom w przyszłości. Ja mam dyplom. Widzisz tą ramkę? No tak, ale w tej ramce nic nie ma. Ty tak twierdzisz. Tam jest mój dyplom. Wisi nad moim łóżkiem, jak należy. Ale tam jest ramka. Ty, niewierzący, widzisz ramkę. Ja, wierzący, widzę dyplom. Dyplom ten jest wykreowany w mojej wyobraźni i zdefiniowany jako istniejący dzisiaj na podstawie prostego faktu. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Mogę mieć dyplom, więc mam dyplom. I w ten sposób tracimy przyjaciół. Bo nikt nie chce się zadawać z ludźmi, którzy w ten sposób myślą. Nikt, kto tak nie myśli. Bo to jest kłopotliwe. Chorzy mówią, że są zdrowi. Brzydcy mówią, że są piękni. Słabi mówią, że są silni. Głupi mówią, że są mądrzy. I cholernie w to wierzą. Wiara jako podstawa posiada zawsze dowody na to, że obiekt jej oczekiwań nie jest iluzyjny. To jest bardzo ważne. Wiara nigdy nie opiera się na jakiejś iluzji. Wiara się zawsze opiera na jakichś faktach. Rozumiesz? Pragma. Muszą być fakty. Ludzie mówią, wiara jest zupełnie ślepa. Nie do końca. Wiara zawsze ma fakt. Wiara nie opiera się na mrzonkach, ale na fundamentach. Dlaczego mam wiarę? Bo znam prawdę. Gdybym nie znał prawdy, to bym nie miał wiary. Bo wiara wyrasta z prawdy, tak jak miłość wyrasta z prawdy, bo wszystko wyrasta z prawdy. Jakie są fundamenty? Po pierwsze, wierzymy w łaskę, czyli w to, że Bóg jest nam przychylny teraz i to, że teraz jest rozwiązanie. Rozumiecie, co to znaczy definicja łaski? Niezasłużona Boża przychylność, wszyscy rozumiemy. I dalej, Boża zdolność w tobie. I to nie do końca jest dla ludzi pojęte. Wiesz, co to znaczy Boża zdolność w tobie? To znaczy, że jest rozwiązanie. Rozumiesz? W tej sytuacji jest rozwiązanie. Ja wam powiedziałem, moje drugie imię to nie ma problemu.
Ktoś powie, wiesz, jest taka sytuacja. Pierwsza rzecz, której mówię, kiedy tą sytuację usłyszymy, to nie jest problem. Nie? Nie, mówię. Bo co? Bo ja wierzę w łaskę. Czyli w to, że mam zdolność w sobie, tak, odnalezienia drogi rozwiązania tego problemu. Więc mówię co? To nie jest problem. Wierzę w łaskę. A więc wiara w łaskę to jest to, że Bóg jest tobie przychylny. Musisz być tego pewny, że Bóg jest tobie przychylny. To jest podstawa twojej wiary, fundament twojej wiary. Że Bóg jest tobie przychylny, że to nie jest Bóg, który gdzieś tam ciebie karci, gdzieś tam Bóg ciebie sprawdza, doświadcza, coś tam robi z tobą jakieś szachermachy. Bóg jest tobie przychylny, a po drugie, że jest rozwiązanie właśnie do tej sprawy. Rozumiesz? Dam wam przykład. Wielu z was to słyszało. Przywieźliśmy szafki do domu, takie z Ikei. Norbert przyszedł mi pomagać te szafki składać. Rozłożyliśmy to wszystko, spojrzeliśmy z Norbertem na to, podrapaliśmy się w nasze głowy i siedzimy się, patrzymy na to. I ja mówię do Norberta, Norbert, jedno jest pewne. Na pewno jest możliwość złożenia tych szafek. Dlaczego jest możliwość? Bo ja wierzę w Ikeę. To jest tak mocny temat Ikea, że Ikea nie zrobi czegoś, czego nie można złożyć. Zobaczcie, na czym oparłem moją wiarę. Na bardzo silnym fundamencie, że Ikea, rozumiesz, jest number one, a w związku z tym musi być rozwiązanie. Ja go jeszcze nie widzę. Oczywiście złożyliśmy szafki. Tak? Na jakiej podstawie? Wiary w łaskę. Dalej, wierzymy w Boże obietnice. Ty musisz znać Boże obietnice. Ja często z ludźmi rozmawiam, u nas w społeczności tutaj też. I on mówi, wierzę. Ja mówię, na czym to opierasz? A on stoi się na mnie patrzy. Ty musisz wiedzieć, na czym ty opierasz swoją pewność. Ty nie możesz powiedzieć, wierzę, bo wierzę. A przecież do mnie, dlaczego ty w to wierzysz? To ja ci powiem ci dlaczego. I ci wywalę argumenty. Pokażę ci Boże prawidła. Powiem mu, wierzę, wierzę, bo. Pyk, 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 pyk. Musisz znać Boże obietnice, bo w Chrystusie, w Jezusie wszystkie obietnice mają swoje tak. Dalej, musisz wierzyć w Boże zasady. Wiara się opiera na zasadach Bożych. Jeżeli Bóg powiedział jakąś rzecz, to ta rzecz tak się ma. Nie inaczej, nie troszkę inaczej, nie dla ciebie inaczej. Ona taka jest. Bo Bóg i Jego Słowo to jedno. Dalej. Wierzysz w odebrane od Boga objawienie w danej sprawie na podstawie obietnic i zasad. Czyli ty nie możesz podważać własnego objawienia. Duchy niedowiarstwa przychodzą i wykradają ludziom z głów to, w co uwierzyli. I mówią, wiesz, zastanów się, czy na pewno powinieneś być tym w ogóle liderem, tam jeszcze to po ci tak już nie idzie. Ale ty wiesz, że masz nim być. Rozumiesz? Wierzysz w twoje objawienie. Ja muszę wierzyć w moje objawienie. Objawienie mam oparte na Bożych prawdach, na Bożych obietnicach, to jest moje objawienie, na tym się opiera, ale ja muszę teraz w nie wierzyć. I ostatnia rzecz. Odważnie działamy według zasad wiary. Odwaga to jest siostra wiary. Bez odwagi wiara nie będzie mogła działać. Rozumiecie? Odważnie. Zrobię coś. Zrobię coś. Zrobię to odważnie. Ostatnio tutaj Mateusz przyszedł ze swoim kolegą na spotkanie do mnie. Kolega, który uważam, że Boga szuka. Tego przyszedł, chciał się spotkać, przyszedł na spotkanie. I rozmawiałem sobie z tym kolegą o różnych rzeczach i opowiadał też nam kolega swoje życie. I to życie, to jest życie wiary. To życie wiary.
Facet jest taternikiem. Taternikiem, taternik, taki człowiek, co po Tatrach chodzi. Tatryk. A jest też alpinistą, bo po Alpach też chodzi. Ale akurat gdzie było to w Tatrach, zleciał z góry 15 metrów. Nie, z bloku. Alpinistą był na bloku. Na bloku. Okej. Okay. Zleciał z 15 metrów. No, ale to jest, ale on chodzi po górach. Bo to jest normalny alpinista, taternik. Zleciał z 15 metrów. Potłuk się, połamał. Cały się połamał. Ale się połamał tak, że powiedzieli lekarze, że wózek do końca życia. Pamiętajcie, że mamy do czynienia ze człowiekiem ze świata, nie? Co zrobił on? Powiedział, absolutnie to jest niemożliwe. Po czym w bardzo szybkim czasie skończył kurs kaskaderski. Wyzdrowiał. Dzisiaj jest trenerem. Rozumiecie? Dzisiaj uczy ludzi, w jaki sposób mają uprawiać sport. Jest zdrowy, jest silny. Odważnie poruszał się w kierunku tego, co wierzył. Zawsze i do końca. Odwaga to jest wielki przyjaciel wiary. Dlaczego chciałem wam dzisiaj powiedzieć? Bo nie wolno nam, nie wolno pozwolić, żeby się zatarły takie rzeczy w nas. Nie wolno poddać się diabłu i pozwolić się wprowadzić w miejsce, że jest coś jeszcze. Że jest jakiś skrót życiowy. Że jest jakaś Boża moc dla mnie. Taki Boży bonus. Nie ma dla ciebie żadnego Bożego bonusa. Nie ma żadnej drogi na skróty. To jest fikcja. Może sobie włożyłeś takie coś do głowy. Rozumiesz? Może przyjdziesz i powiesz, wiesz, ja mam, takie coś mi się zdarzyło, albo tak, ja powiem, proszę cię, nie mów do mnie, co ci się zdarzyło. Różnym ludziom się różne rzeczy zdarzają. Rozumiesz? Ja zawsze mówię, że istnieje przypadek. Ludzie mówią, nie ma przypadków. Ja mówię, są przypadki. Jak nie wiesz, co to jest przypadek, to poczytaj przypowieści Salomona, kaznodziei Salomona, to się dowiesz o tym, że jest przypadek. Jest napisane tak. Jeśli jakieś zrządzenie pańskie lub przypadek zrobią, to czytam to. Przypadek to jest Bóg przechodzący inkognito. I czasem się przydarza coś, co w twoim subiektywnym rozumieniu jest obejściem wiary. Ale to jest tylko to, co się przydarzyło tobie. Nie rozumiesz tego do końca, bo gdybyśmy zgłębili ten temat, to by się okazało, że wiara i tak musiała zaistnieć, aby tam nastąpił manifest pański. A więc jeżeli coś takiego gdzieś miewasz w życiu, to nie twórz z tego doktryny i nie mów, że to jest prawda. Rozumiesz? Nie ma obejścia dla drogi wiary. Chcę, żebyście używali wiary, bo jest ona w waszych rękach, do waszej dyspozycji 24 godziny na dobę. Nie chcę, żebyście się modlili o wiarę. Nie modlimy się o wiarę. Bo wiara to jest substancja obecna tu i teraz. Rozumiecie? Ona tu jest. Trzeba tylko zastosować jej techniki. Tak jak powietrze tu jest. Nie modlimy się o powietrze. Wiara tu jest. Dlatego Bóg tak cudownie mówi i odważnie, nie można mi się podobać bez wiary, bo wiara jest. Wiary się nie wymodli, wiara nie jest jakąś łaską, którą się dostaje. Wiara jest. Bo gdyby było inaczej, to by to było bardzo niesprawiedliwy zapis. Bo jedni by mieli, drudzy by nie mieli. Ale wszyscy mają dostęp do pełni wiary. Wszyscy możemy góry przenosić. Wszyscy. Nie niektórzy. Nie szczególni. W Kościele katolickim takie kulty powstały. Zresztą w protestanckim też. Ja tam katolików poruszam. Protestanci są nie lepsi. Też kulty są. Tam są, u katolików są tytani wiary. Tam, rozumiecie, są święci, oni mogą więcej, tam można przez nich coś tam dodłubać się.
przez Marię coś, co można wydłubać, kobietę wiary, przez jakichś świętych, ktoś tam uznali go, że jest błogosławiony, to też tam już do niego, przez niego. Rozumiecie? Oni mają taką metodę. Protestanci inną mają. O, to ten jest taki mąż Boży, on tam chodzi, on niech na mnie ręce położy. My byliśmy kiedyś w jednym miejscu, tego nie powiem w jakim. Ale jest taki człowiek w Polsce, który od wielu, wielu lat jest niepełnosprawny. To jest człowiek, no sługa Boży, mówimy to tak. I bliscy jego jeździli po całym świecie z nim, albo jeździli, żeby brać materiały namaszczone. Po całym świecie jeździli. Kto tam nie kładł rąk na materiały, żeby oni przywozili? Gdzie się przebudzenie, to lata trwa. Gdzie się przebudzenie nie zaczęło, to jak z nim nie mogli jechać, to jego rodzina jechała. Afryka, Ameryka Południowa, wszędzie człowieku, połóż ręce, namaść, módl się. Tak leży, tak leży. Ktoś powie, dlaczego? Jakie to wnioski już były wysnuwane tutaj? Czemu on leży? Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Ktoś powie, to jest brutalne, co mówisz. Wiem, że to jest brutalne. I czasem mi łzy lecą, jak do kogoś to mówię. Bo widzę jego cierpienie i widzę brak możliwości. Catherine Kuhlman tak robiła. Ona taka była. Ten wstał z wózka, ten wstał, tamten nie wstał, tamten nie wstał. Co ona robiła później? Jak już wszyscy ci to wstali i poszli, to ona z tymi, co nie wstali, siedziała i płakała. Ona powiedziała, nie mam nic dla was więcej, tylko mam wiarę. Duch Święty na jej spotkaniach często wiał jak od wentylatorów. Jedni wstali, inni nie. I co? Bez wiary nie można podobać się Bogu. To i, rozumiecie? Brutalne prawdy. Ale to są życiodajne prawdy. Wstańmy proszę. Ojcze, modlę się. Niech Twoje słowo przenika każdego z nas. Niech dogłębne zrozumienie wiary będzie udziałem dzisiaj każdego człowieka, który tutaj jest. I tych, którzy nas słuchają, Ojcze. Ojcze, modlę się, aby słowo na temat wiary, które gdzieś było uwolnione, podnosiło ludzi do rangi tytanów wiary, gdzie nic i nikt nie przeszkodzi im osiągnąć tego, co przewidzieli, Ojcze, i co wprowadzili do życia aktem pewności. Modlę się o to w imieniu Jezusa. Amen.